Gdy w 1998, a w Europie w 1999 roku ukazał się Metal Gear Solid, cały świat gier komputerowych zwariował. Była to pierwsza znana skradankowa gra akcji, która odbiła się szerokim echem i dawała rozwiązania oraz mechaniki wcześniej niespotykane. Przypomnijcie sobie takie smaczki jak walka z Psycho Mantisem czy polewanie się ketchupem, aby uciec z celi. Ci w temacie już poczuli nostalgię. A wy, co nie graliście w pierwszego Metal Gear Solid, musicie to szybko nadrobić. Nie zmienia to faktu, że przygody Snake'a były pożądane, a fani chcieli ich więcej i więcej. Aby ostudzić pragnienie do sprzedaży, trafił Metal Gear Solid, który był zbiorem misji treningowych. Ciekawa rzecz, ale dalej nie mieliśmy nowej miażdżącej fabuły. Rozpoczęła się era PlayStation 2 i wiadome było, że teraz już nie ma opcji, aby nie otrzymać kontynuacji. I stało się. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ujrzał światło dzienne w Japonii oraz Ameryce pod koniec 2001 roku, a Europa musiała czekać do marca 2002. Czy było warto? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Akcja gry rozpoczyna się 2 lata po wydarzeniach na Shadow Moses. Snake wraz z Otaconem działają pod szyldem organizacji Philanthropy, która ma zwalczyć wszystkie działania związane z powstawaniem kolejnych Metal Gearów i namierzyli jeden znajdujący się na tankowcu w Ameryce. Udając się tam, chcą zdobyć dowody na produkcję destrukcyjnej maszyny i zapobiec katastrofie, która może nastąpić. Byłoby zbyt banalnie, więc po zawirowaniach nagle akcja toczy się 2 lata później, gdzie zmienia się główny bohater. Tak, Snake idzie w odstawkę i przez jakieś 80% gry sterujemy Raidenem, którego celem jest odbicie prezydenta z rąk terrorystów z placówki przetwarzającej zanieczyszczenia toksyczne dla środowiska. Cena jest wysoka, gdyż terroryści żądają 30 miliardów dolarów za uwolnienie prezydenta i niezrobienia globalnej katastrofy chemicznej. Chciałbym wam powiedzieć na ten temat zdecydowanie więcej, ale jeżeli graliście choć trochę w Metal Gear Solid, to wiecie, że fabuła jest tutaj zawsze naszprycowana ogromnymi zawijasami i zaskoczeniami, że każde zdanie więcej może popsuć przygodę, ale zaufajcie mi, że im dalej zabraniecie w przygodę, tym bardziej będziecie mieli zrobioną sieczkę w mózgu, chociaż w mojej opinii troszkę słabiej niż w pierwszej części. Toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the Bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Rozgrywka w Metal Gear Solid 2 zbytnio się nie zmieniła od czasów pierwszego Solida. Bohater, zarówno jeden, jak i drugi, stara się działać z ukrycia, ma do dyspozycji szeroki wachlarz broni, przeróżne gadżety jak detektory min, gogle termiczne czy racje żywieniowe, które pełnią funkcję apteczki. Oczywiście nie odbyło się bez nowości, a główną jest pistolet na strzałki usypiające. Z automatu stała się to jedna z moich ulubionych pukawek, gdyż z racji tego, że nie jest to ostra amunicja, pozwala po cichutku zneutralizować na jakiś czas wrogów, nie wszczynając alarmu. Bardzo przydatnym usprawnieniem jest również wprowadzenie widoku z pierwszej osoby. Zdecydowanie to pomaga w precyzyjnym sterowaniu i wymierzaniu strzału w głowę, by szybciej załatwić sprawę przeszkadzającego strażnika. Do tego najbardziej skradankowi gracze mogą teraz podkraść się do przeciwnika, złapać go za kark i obezwładnić. Daje to ciekawszą alternatywę do strzelania z odległości. Kolejną kwestią jest tutaj wszczęcie alarmu. Jak w pierwszym Metal Gear Solid zostaliśmy zauważeni, mogliśmy w sumie bez problemu się ukryć w innym pomieszczeniu i zostać niezauważonym. Tutaj inteligencja wrogów wzrosła. Teraz jak wpadniemy na wroga, a ten zadzwoni po wsparcie, to już sytuacja robi się gorąca i trzeba się sporo nakombinować, aby wyjść z opresji. Sami strażnicy zdają raporty co jakiś czas przez radio, jeśli nie zrobią tego na czas, bo na przykład będą spać po otrzymaniu strzału z naszego pistoletu, to w automacie przyleci patrol do sprawdzenia sytuacji. Jak to się kończy? Łatwo się można domyślić. Także sami widzicie, widać rozwinięcie mechanik zastosowanych w poprzedniku. So you're the one.
You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Walki z bossami to był taki konik pierwszego MGS-a. Któż to nie pamięta świetnej walki z ninją, ocelotem czy wspomnianym już wcześniej Psycho Mantisem? Przeszły one do kanonu i są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i przemyślanych projektów bossów. Niestety w Metal Gear Solid 2 tak efektownie nie będzie. Wszystkie starcia niosą za sobą proste przesłanie. Ładuj we wroga tyle amunicji ile się da, unikaj jego ataków, no i jesteśmy w domu. Jakoś brak im polotu z poprzednika i pomysłowości, przez co starcia jakoś za wybitnie nie pozostają w pamięci. Ważnym aspektem są tutaj zmiany w grze poprzez wprowadzenie nowej postaci. Jak wiemy, Solid Snake był bohaterem z krwi i kości, który zawsze wiedział czego chce, zdeterminowany do realizowania swoich celów i poświęceń, aby tylko je zrealizować. Raiden niestety taki nie jest. Typowy żółtodziób, który ukończył tylko masę treningów VR, boi się działać w pojedynkę oraz niechętnie wykonuje rozkazy wydawane przez kolonela. Bardzo dobrze jest tutaj ukazany kontrast pomiędzy weteranem wojennym, co wjeżdża w niebezpieczeństwo jak w masło, a świeżakiem, co wszystko jest dla niego nowe i boi się podjąć ryzyko. Mimo wszystko postać Raidena, choć nie jest taka wyrazista jak Snake i miejscami będzie nas drażnić swoim zachowaniem, jest ukształtowana w grze i ma swój portret psychologiczny, więc nie można orzec, że jest nijaki. Taka postać była konieczna, lecz o tym się tu nie dowiecie, bo nie chcę wam psuć przygody. Ale może jeszcze kiedyś przedyskutujemy ten temat, lecz warto wspomnieć, że poruszane jest tu dużo wątków egzystencjalnych, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Gra graficznie prezentuje się przyjemnie i jak na cudo z 2001 roku wygląda bardzo dobrze. Krawędzie postaci i obiektów nie są poszarpane, tekstury są wysokiej jakości, a efekty wizualne są na wysokim poziomie. Tutaj pozwolę sobie umieścić porównanie wersji HD na konsolę PlayStation 3, którą ogrywałem wraz z oryginalnym obrazem z konsoli PlayStation 2. Widać, że prace nad detalicznością były ogromne, przez to w sumie ten remaster za dużo nie poprawił, nie licząc podbicia rozdziałki i zaserwowania nam gry w szerokim aspekcie proporcji obrazu. Ścieżka dźwiękowa również stoi na sensownym poziomie. Przez całą grę usłyszymy sporo kompozycji z orkiestralnym rozmachem, które co prawda nie pozostają w pamięci tak bardzo jak te z pierwszego Metal Gear Solid, ale dopełniają klimatu i pasują do całej konwencji gry. Nie można tutaj również nie wspomnieć o wstawkach filmowych, które są wykonane na silniku gry. Miód aż płynie z nich i są wykonane z ogromną precyzją i detalicznością, co nawet dziś zapiera dech w piersiach. Jedyne do czego można się tu przyczepić to ich ilość. Występują generalnie na każdym kroku i czasem się zastanawiałem, czy więcej grałem, czy oglądałem filmy. Jak w pierwszym MGS-ie było ich sporo, tak tutaj zdecydowanie w niektórych momentach następuje ich przesyt. Podobnie sytuacja ma się z kodekiem, czyli radiem, przez które zarówno Snake, jak i Raiden się komunikują. W pierwszej części rozmowy były w sumie tylko w najbardziej kluczowych momentach, a tutaj całe rozwijanie fabuły toczy się przede wszystkim poprzez rozmowy w kodeku. Pomysł jest w porządku, tylko też miejscami można było odczuć znużenie. Nano communications. Right, silence beats talk when it comes to safety. Wyróżnić możemy również trzy wydania gry. Pierwsze to podstawowe wydanie premierowe z Solid Snake'em na okładce, przez co bardzo ciekawie została zatarta informacja, że sterujemy Raidenem przez zdecydowaną większość gry.
Kolejnym wydaniem była wersja Substance, wydana na Xbox pod koniec 2002, a na PS2 w 2003 roku. Zawierała ona wiele dodatków, takich jak możliwość walki ze wszystkimi bossami pod rząd, grę o nazwie Skateboarding, gdzie rozgrywkę mamy wyjętą z serii gier o Tony Hawku. Seria opowieści Snake'a, gdzie mamy do przejścia kilka pojedynczych scenariuszy, w których kierujemy Solid Snake'iem, co miało być rekompensatą za małą ilość grania tym bohaterem. Dostajemy też 500 misji VR oraz tryb Casting Feature, gdzie możemy obejrzeć wstawki filmowe z gry i zmieniać bohaterów, którzy w nich występują. Ostatnim wydaniem jest wersja HD, którą ogrywałem i z której widzicie materiały na tym filmie. Technicznie mamy tutaj podbitą rozdzielczość do 720p oraz 60 klatek na sekundę. Poza tym cała gra oraz filmy są w proporcjach obrazu 16:9. Ta wersja zawiera wszystkie dodatki z wersji Substance, pomijając tryb skateboarding. Seria Metal Gear Solid jest strasznie trudna do recenzowania przez jedną kwestię. Wątek fabularny. Tutaj jak się powie jedno słowo za dużo, można uprzykrzyć całą rozgrywkę nowemu graczowi. Jednak jeśli chodzi o MGS-a dwójkę, to jest tutaj bardzo zaskakująco, choć może nie tak ścinająco z nóg jak było to w przypadku jedynki. Bardzo dobrze zostały tu poprawione mechaniki gry. Dodanie trybu pierwszoosobowego było strzałem w dziesiątkę i polepsza to komfort grania. Graficznie i dźwiękowo, jak zawsze Hideo Kojima dał nam mistrzostwo, w które nawet po tylu latach od premiery gra się dobrze. Trochę jednak jej do mistrzostwa brakuje, bo walki z bossami są mało wyraziste, no i te przydługie wstawki filmowe mogą czasem zirytować. Mimo wszystko, jeśli łyknęliście bez problemu pierwszego Metal Gear Solid, to druga część jest dla was obowiązkowa. Generalnie jest to świetna gra, lecz poprzedniczka postawiła strasznie wysoko poprzeczkę i gdyby nie była to kontynuacja, to byłaby mistrzostwem. A tak jest niestety kapkę gorsza, lecz mimo wszystko zapewni wam długie godziny doborowej akcji, gdzie nie raz szok na waszych twarzach będzie widoczny. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is of course another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this.